28 rządek. Zaczynamy od górnej części pracy i na początek mamy cały czas kratki puste i jest ich sporo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30 wyszło. O. Później dwie krateczki pełne, dwie puste, trzy pełne, trzy puste, dwie pełne, jedna pusta. I tutaj chyba jest 9, ale przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a jednak 8, czyli 25 słupków obok siebie. 6 krateczek pustych, jedna pełna, no i dwie puste. Jeszcze w zwolnionym tempie popatrzmy, jak to wygląda. O, taki rządek. 89 rządek. Od dolnej części zaczynamy. Jedna pusta, dwie pełne, pusta, dwie pełne i na przemian pusta, pełna, pusta. Dalej krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 22 rządki obok siebie. 6 kratek pustych, 4 pełne, dwie puste, dwie pełne. I do końca rządku krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30 akurat wyszło. O, tak wygląda 89 już rządek. 90 rządek. I tak, od góry zaczynamy, najpierw kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Potem 4 krateczki pełne i to będzie, nie wiem, księżyc, słońce. Być może jednak księżyc w pełni, no bo mamy gwiazdki, chyba że to uznamy jako śnieg. Dalej, krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kratek pustych, dwie krateczki pełne, dwie puste i znowu mamy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 6 kratek pustych. No i znowu krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu sześć. Czyli sześć pustych, sześć pełnych. I teraz na przemian. Pusta, pełna, pusta. Dwie pełne, pusta. Dwie pełne, pusta. Jeśli chodzi o ilość rządków do końca pracy, to myślę, że to będzie około 15. Także w zasadzie jesteśmy już na dobiegu. Już mam nadzieję wkrótce zakończymy przynajmniej ten pierwszy etap i tak jak mówiłam, spróbuję nagrać jeszcze drugą część, troszkę inny wzorek, no i to jak tam kto uważa, można dołączyć do tej, ja robię dwie, ta druga część to będzie na osobnej już, ale można sobie oczywiście kontynuować wzór. 91 rządek i mamy tak, od dołu. Jedna pusta, dwie pełne, później mamy sześć pustych i znowu krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dalej znowu sześć kratek pustych i kratki pełne. Ile ich jest? Raz, moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Również sześć, czyli 19 słupków obok siebie. Potem dwie pełne, jedna pusta, sześć pustych znowu, jedna pełna i sześć pustych. Także szóstka króluje. Następnie mamy
8 krateczek pełnych i do końca już tylko kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10 wyszło, także no piękna jest, naprawdę jestem zachwycona, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że wszystkim paniom, które ze mną dziergają tą firaneczkę również. 92 rządek. Zaczynamy od części górnej naszej pracy. I tak, na początek krateczki puste, jest ich 9, jeśli dobrze liczę. 2, 4, 6, 8, 9, zgadza się. Potem krateczki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie. 4 kratki puste. 3 krateczki pełne, tutaj robimy sobie dalej 5 krateczek pustych, jedną pełną, jedną pustą i znowu kratki pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, znowu 10, czyli 31 słupków obok siebie. To możesz. 4 krateczki puste, a dalej kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej 6 krateczek pustych, 2 pełne, no i jedna pusta. I tutaj widzimy, że już chatka prawie cała wykonana. Tak to fajnie się wszystko na ten moment prezentuje, kościółek ukończony, a my już się zbliżamy do końca tej pierwszej właśnie części tej naszej firaneczki. 93 rządek, zaczynamy od dolnej części firanki, mamy kratkę pustą, kratkę pełną, 8 krateczek pustych, dalej 2 kratki pełne i tym razem 7 krateczek pustych, dalej krateczki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli 25 słupków obok siebie. Jedna pusta, dwie pełne. 5 pustych, jedna pełna. 4 puste. I tutaj przeliczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli 37 słupków. Cały ten fragmencik do naszego słoneczka oczywiście, czy tam księżyca. I dalej kratki puste już do końca. 2, 4, 6, 8. Tak, tak to właśnie na ten moment prezentuje się nasza praca. Jeszcze może na spokojnie dla sprawdzenia. O. I do końca już tylko same puste krateczki. 94 rządek. Zaczynamy od ponowienia, czyli ponawiamy sobie ten rządek pełnych kratek, te puste, ale jeszcze raz przeliczę, bo nie pamiętam, 2, 4, 6, 8 pustych i następnie te pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli 37 słupków obok siebie. Dalej robimy krateczki puste i mamy 10, 2, 4, 6, 8, 10, zgadza się. Dwie krateczki pełne, dwie puste. I znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pełnych, czyli 22 słupki. I dalej dwie puste, trzy pełne. Tutaj już jest domek zakończony i tutaj w tym miejscu, gdzie był domek, już są kratki puste. 2, 4,
6, 8, 9 ich wyszło. Jedna pełna, dwie puste, jedna pełna i pusta. Także tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę w całości. O. Zostało chyba 15 rządków, o ile się nie mylę, albo 16, coś takiego do końca pracy. 95 rządek. Z dalnej części tym razem zaczynamy. Jedna kratka pusta, jedna pełna, jedna pusta, a potem trzy pełne. I to jest początek nowego płotka, więc tutaj na tej samej zasadzie, co był ten płotek. Dalej robimy krateczki puste. Mamy ich 9, 2, 4, 6, 8, 9. Zgadza się. No i tutaj trzy krateczki pełne. Jedna pusta. Tutaj sobie ponawiamy. Było ich chyba 7, ale przeliczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zgadza się. Czyli 22 słupki. Dwie puste, dwie pełne. Do końca już sobie ponawiamy naszą pracę, ten wzorek, ale przeliczę 2, 4, 6, 8, 9 krateczek pustych, a nie, nie ponawiam, przepraszam, przecież powiększyłam wzorek z jednej i z drugiej strony, czyli od nowa 9 krateczek pustych, tak, i teraz pełne, o jedną kratkę wcześniej zaczynamy i jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No właśnie, bo jedną kratkę za motywem również ponawiamy, to znaczy również przerabiamy jako kratkę pełną. I do końca pracy 7 krateczek pustych. Także tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie się ten wzorek układa. Ja jestem zadowolona, jak to wyszło. Tak jak mówiłam, za moment już będzie koniec tej pierwszej mojej części. Pokażę, jak obrobić firankę, to znaczy jak ja obrobię, bo oczywiście tutaj jest dowolność absolutnie. No właśnie. No a co dalej? No dalej będziemy działać drugą firaneczkę. W tym samym stylu, troszkę inny motyw, bo tak jak mówiłam, ja potrzebuję dwóch, a jeżeli ktoś chce jedną długą, to może kontynuować. 96 rządek. Mamy tak, trzy kratki puste, jedna pełna, trzy puste. Tutaj sobie ponawiamy, czyli będziemy miały raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pełnych krateczek i połowa słoneczka jest już za nami. Dalej kratki puste, jest ich 9, dwie kratki pełne, dwie puste i krateczki pełne znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli 19 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta i tutaj mamy 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, jedna pełna, no tutaj jest ten nasz płotek, dwie puste, pełna i pusta. Także 96 za nami. 97 rządek, kratka pusta, pełna, pusta, 3 pełne, dalej 6 krateczek pustych, 2 pełne, pusta i tutaj mamy 4 pełne, 1 pusta i o ile się nie mylę 7 pełnych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a jednak 6 pełnych, tak 6 pełnych, ale generalnie tutaj to sobie ponawiamy te same. Wykonujemy kratki pełne, co w poprzednim rządku. Czyli 6 pełnych to 19 słupków. Później 2 puste, 2 pełne. Krateczki puste, jest ich 9. Krateczki pełne, jest ich 14. Czyli przez większość pracy, o, od tego momentu, cały czas sobie ponawiamy wzorek. Później dwie krateczki puste, trzy pełne, no bo gwiazdka i dwie puste. Jak ktoś chce zacząć kolejny rządek, to dokończy sobie gwiazdkę,
a tu ponawiamy jeszcze ostatni rządek przez całą szerokość tych pełnych krateczek. Także 97 za nami.